Tak, zadzwoni później. Witam was serdecznie. Poproszono mnie tu, żebym troszkę się wypowiedział odnośnie pracy w Meringerze. Tak myślałem nad tematem, jak zacząć, co powiedzieć. Tak mi się skojarzyło to w sumie ze studiami. Więc opowiem wam pewną historię z moich studiów. Większość czasu między wykładami, między ćwiczeniami spędziłem w windzie. Pewnie się śmiejecie, ale to jest super miejsce do tego, aby się integrować. To jest tak samo dobre jak papieros przed uczelnią. Winda to fajne miejsce, by poznać nowych ludzi, by się integrować, by wymieniać poglądy na różne tematy, nawet te na pozornie najgłupsze. Nigdy nie wiadomo, kto wchodzi. Może to być koleżanka z innej grupy, może to być pan strażak, który idzie sprawdzić gaśnicę. Z każdym człowiekiem możesz porozmawiać na różne tematy. I dlaczego o tym mówię? Dlatego, że moja praca w Meringer też jest taką windą. Ja przeszedłem tu wiele stanowisk. Począwszy od sprzedaży, poprzez zarządzanie, analizy biznesowe, windykację, administrację i zaopatrzenie. A teraz pełnię rolę dyrektora do spraw asortymentu i zarządzania zapasami. Nazywam się Piotr Kołata. Witam was serdecznie. Stosuję tę metaforę Meringer winda, żeby wam pokazać, że wy też możecie wejść do tej windy. Też możecie naciskać poszczególne przyciski, które nie będą piętrami, ale będą kolejnymi projektami, kolejnymi stanowiskami, na które możecie dążyć. Pewnie, że czasami zdarzają się awarie, tak, ale wtedy też trzeba sobie pomóc, tak? Współpracując z innymi osobami, które są u was obok, czy po prostu samym właśnie na jakiś pomysł, żeby ta winda ruszyła dalej, ale generalnie nie poddawać się i próbować wejść na następne, jeszcze następne, jeszcze następne piętro, bo winda Meringera nie posiada szyb, więc nie ma tu ograniczeń, jak to było u mnie na studiach. Nauczyłem się tutaj naprawdę dużo, bowiem jest zupełnie inne spostrzeżenie na samą sprzedaż, na samo prowadzenie rozmów, na samo techniki negocjacyjne, które używamy, niż po przeczytaniu książki, niż z wiedzą, którą macie po studiach, niż nawet z wiedzą z małej firmy, którą zresztą ja też tu przyszedłem. Poprzez szkolenia, poprzez edukację, poprzez czytanie książek, czy poprzez doświadczenie, które nabywacie wraz z kolejną rozmową z kontrahentem, z dostawcą, z klientem, możecie zobaczyć, jak wiele można zmienić w waszych umiejętnościach. Jeszcze raz gorąco was zachęcam do tego, aby wsiadać w windę i zdobywać nowe piętra w karierze. Dzięki.